Witajcie, z tej strony R2K i witam was w Forzie Horizon 4. Zresztą sam ekran tytułowy oraz muzyczka chyba mówią same za siebie. Dobra, wejdźmy więc do gry. Zapomniałbym powiedzieć, w sumie do tej gry powracam po 3 latach przerwy. Ostatni raz grałem w 2020 roku i od tamtego czasu nie zagrałem ani razu. Takim autkiem ostatnio 3 lata temu się widzę poruszałem. Co ciekawe, ustawienia dźwięku się zapisały i gra jest naprawdę cicho, więc muszę ją podgłośnić. Zobaczę, jak będzie z dziesiątką. No, wydaje mi się, że całkiem optymalnie. Dobra. Tym autem śmigałem te 3 lata temu, kiedy ostatni raz grałem w tą Forzę. Mazda RX-8. Dobra, może zacznę od tego, dlaczego nie grałem przez te 3 lata, żeby tak to szybko sprostować. Dostałem bana. Dlaczego dostałem bana? Na ten temat nagram następny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie tuż po tym odcinku, więc za jakieś 2 dni, jak teraz oglądacie, albo już jest nawet. No to w ciągu 2 dni od tego odcinka pojawi się następny odcinek, dlaczego dostałem bana. Bo jest to bardzo ważna rzecz, która mi się bardzo nie spodobała w Fordzie. Ale pomijając już ten fakt, stwierdziłem, że do niej powrócę, no bo mimo wszystko, według mnie Forza Horizon 4 to jest szczyt serii, który tutaj jakby dodali tyle różnych nowości i ta gra była taka świeża w miarę, że po prostu jeżeli chodzi o liczbę funkcjonalności i to, kiedy ona została wydana te parę lat temu, oferowała najwięcej, ile mogła. Nie wiem, jak to ładnie ująć słowa, no po prostu wiecie, o co mi chodzi, że miała masę nowych rzeczy, więc było coś świeżego i się w nią najprzyjemniej grało. Też sam spędziłem w nią najwięcej godzin. Aktualnie mogę się tutaj pofleksować, że grałem w końcu na Full Ultra z MSAA razy 4 w mojej rozdzielczości. W końcu po tylu latach mogę sobie na to pozwolić, bo wcześniej tą grę nawet grałem na początku na niskich. Bo naprawdę, no, komputer wtedy nie domagał, ale widzę, z biegiem lat upgrade'iki komputera powlatywały i teraz ta gra wygląda, w zasadzie bym powiedział, jak Forza Horizon 5. No, brakuje tu tego ray tracingu, ale wydaje mi się, że dla większości to nie jest jakiś mega problem, bo same odbicia, jakie są dodane przez twórców, jako takie mapki odbić, to i tak są według mnie bardzo, bardzo dobre. Dobra, odpalę może jakiś wyścig. Jakiegoś ulubionego wyścigu nie mam, więc odpalę po prostu jakiś uliczny wyścig randomowy sobie wylosowałem. Dobra, zobaczmy, jakie mam ulubione auta tutaj. Broken Speed, Ferrari. Ford GT, nie wiem dlaczego, chyba w F1 był dobry. Do driftu świetny, Dodge Viperek. Jak i również Nissan też był do driftu, chyba w S1 go miałem zrobionego. Hunigan, świetne auto na offroad. Mazda, ciężko mi powiedzieć do czego była, może do driftu. Atomic Punk, nie mam pojęcia do czego to były. Dobra, wiem, że to było jedno z moich ulubionych aut, odkąd je otrzymałem, podczas jakiejś serii. Tu jest muzyka! Zapomniałem o tym, że w tej Forzie to było tak zbugowane, że mimo wyłączenia muzyki i tak podczas loadingu ją słyszałeś. Expert, ABS-y włączone, symulacja... Wyłączmy kontrolę trakcji. W piątkę gram z wyłączoną kontrolą trakcji. Grałem w zasadzie, bo piątki już nie mam Forzy. Automatyczne, tylko hamowanie, brak. Dobra. Wydaje mi się, że takie ustawienia mogą być. Przejedźmy się więc. A, no, no tak. Uliczne to są nocne wyścigi w zasadzie. Więc za dużo widzieć nie będziecie. Ej, come on, mam wrażenie, że ta gra jest jakoś bardzo cicho. No nie wiem. Mam ją już na maksa chyba podgłośnioną. No ale pominę już ten... O kurde. Dobry początek. Muszę sobie przypomnieć, jak się jeździło w Forzie. Bo naprawdę, nagrywam to bez żadnego wcześniejszego przygotowania. Dawno nie grałem w żadne Forzy. A piątkę odinstalowałem jakiś tydzień, 2 tygodnie temu, więc... A też w nią zbytnio nie grałem. Po prostu w piątce mamy wszystkie osiągnięcia wbite. Stwierdziłem, że ona nic nie oferuje, tylko marnuje miejsce na dysku. O Jezus. Jak się dziwnie jedzie, nie wiem, czy to przez tą trakcję wyłączoną. Więc teraz w miejsce tej Forzy Horizon 5, która ważyła jakieś 140 giga, rzuciłem Forzę Horizon 4, która waży połowę tego. A będzie oferowała dla mnie podobne funkcjonalności. No, minus online, bo online nie działa mi, bo mam bana. Kurde, no przecież według mnie w nocy, znaczy w nocy jak i w dzień, ta gra wygląda tak samo jak Forza Horizon 5. Nie ma żadnego powodu chyba, żeby zmieniać na piątkę. Może tam jest trochę więcej tych roślinności.
ale no to ktoś musi mieć faktycznie komputer mocniejszy tak samo, żeby to tam uciągnąć. Graficznie jest jak najbardziej... Może powiem tak, tekstury są tak samo dobre jak w piątce. No i wszystko tak podobnie wygląda, minimapa jest taka sama, pozycja, prędkościomierz, kurde no. Checkpointy się różnią, chyba są niebieskie, nie? W piątce, a tutaj są czerwone. Normalnie... Dziwnie się gra w tą grę teraz tak po tylu latach przerwy, ja w nią grałem dzień i noc, to była dla mnie najlepsza Forza, bo zacząłem z trójką, dość późno w zasadzie, no i wychodziła czwórka, więc troszeczkę olałem tą trójkę, no i zagrałem w czwórkę, więc tak naprawdę z czwórką się najbardziej oswoiłem na początku. Potem oczywiście trójkę przeszedłem do końca, mam nawet 100%, wszystko zrobione, każdą mapę mam na 100%, każde mistrzostwa ciupałem, więc naprawdę dużo grałem w trójkę, potem jeszcze sobie rzuciłem się na konsolowe wersje. Ale to za chwilę opowiem. Ej, te ekrany podsumowań takie fajniejsze są według mnie tutaj. Tam takie są tylko tak szybko przelatuje coś na dole ekranu, a tutaj ładnie masz wszystko tak ładnie podsumowane. I cały ekran to zajmuje, a nie jakiś tam ułamek ekranu. Dobra, teraz mamy dzień. No, widzę, że trochę właśnie ta roślinność jest tutaj bardziej uboga, bym powiedział. Ale tak, czy ta gra wygląda źle? No jak patrzę na moje auto, wygląda spoko. Cienie w miarę też są spoko. Ja tam nie widzę dużych różnic. Bo dużo osób właśnie mówi, że grafika się bardzo różni. Ja bym powiedział, że aż tak bardzo się nie różni. Najbardziej bym powiedział, że się różni tą właśnie roślinnością. Bo tam w Forzie 5 jest ona po prostu bardziej rozbudowana. Kurde, przez miasto mogę sobie pośmigać. Pięknie, normalnie jaram się tym. Okej, wyznaczmy sobie może drogę do Edynburga, bo to jest coś, czego w ogóle... W Forzie 5 brakuje, czy jakiegoś miasta, bo tamte... Co tam jest, kurde, ten taki jakby... Guanta... Jaro, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. To nadal są jakieś baraki, według mnie nie jakieś miasto, tutaj są fajniejsze już obiekty w mieście. No i też tutaj są Szybcy i Wściekli nagrywani byli. Co prawda w momencie premiery jeszcze nie wiedzieliśmy, że Szybcy i Wściekli są tutaj nagrywani. Ale grając dzisiaj... Wiem, że Szybcy i Wściekli tam byli. Chyba 10 dokładnie. Więc tam sobie podjedziemy. A co do tych Forz? Dlaczego ja uważam, że Forza Horizon 4 to jest pik serii? Nie powiem, że to jest moja... Że to jest jakby najlepsza część, bo to ciężko określić, czy to jest najlepsza część. Ale pik serii, jeżeli chodzi o liczbę funkcjonalności i liczbę różnych możliwości. Bo Forza Horizon 5 nie rozwinęła tych możliwości według mnie. Nawet je ukróciła, kasując chociażby tryb rankingowy, który według mnie tutaj był bardzo ważnym elementem. O, może przyfleksuję. Jednak nie przyfleksuję, bo mam bana i nie mogę zobaczyć, ale może poszukam gdzieś takiego screena, gdzie kiedyś byłem arcymistrzem. Tak to się chyba nazywało tutaj w Fordzie na rankedach. Długo to wbijałem i miałem taką czapeczkę w sumie dostałem. To chyba w garażu bym mógł pokazać czapeczkę arcymistrza. Mega dużo czasu poświęciłem na rankedy. To było coś, co mnie tutaj utrzymywało bardzo długo przy graniu w tą grę. Forza Horizon 5 w mojej opinii jest najgorszą częścią, jeżeli ktoś grał we wcześniejsze gry. Na pewno wie, że piątka jest bardzo słabą częścią. Ale jeżeli jest ktoś nowym graczem i nie grał nigdy we wcześniejsze Forzy, no to faktycznie piątka będzie dla niego najlepsza. Ale ja jestem tym, kto grał w każdą Forzę Horizon, więc dla mnie piątka jest najsłabsza. Ale koniec hejtowania piątki, bo na to jeszcze przyjdzie wiele, wiele różnych możliwości. Skupmy się na czwórce. Come on, Edynburg. Według mnie to jest jedno z najlepszych miast. No, w sumie najlepsze miasto w wszystkich Forza Horizon. Ale dużej konkurencji nie ma, bo w jedynce miałeś malutkie miasteczko. Dwa malutkie miasteczka. W dwójce było... Też były dwa takie jakby miasteczka. Jedno większe. No ale tam po prostu, no graficznie to miasteczko było puste, nie było takie szczegółowe jak tutaj, wszystkie drzwi, okna i w ogóle. Normalnie jak widzicie w mieszkaniach się, widzicie jak to tak przesuwa? Jakaś kuchnia czy to tam jest, nie wiem. Nie jest to może jakoś mega dobrze zrobione, ale to jest tak mega dosyć szczegółowe, o tak powiem, jest bardzo szczegółowo. I tutaj to miasto według mnie najlepiej wygląda. W trójce mieliśmy takie miasto tam na górze po prawej stronie. No ale ono było też takie trochę wymarłe.
A tutaj według mnie to miasto jest takie najfajniejsze. Są też takie charakterystyczne obiekty, jak na przykład tutaj to, o, o, to. To nawet Szybkich i Wściekłych było miejsce. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest znane miejsce. Tutaj jak wsiadę, to jest taki dworzec kolejowy chyba, tutaj. No chyba pod nim, nad nim jestem teraz, tak mi się wydaje. Ale ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam dokładnie. Jest też sam zamek w Edynburgu, który jest, który można sobie kupić dom. Zamek Edynburg, więc... No i też Edynburg kojarzę oczywiście z filmików Arn.eu, bo tam właśnie Archon chyba mieszka. No i nie jestem teraz taki tego pewien. Ale według mnie po prostu w skrócie, podsumując, miasto Edynburg jest po prostu najfajniej zrobionym miastem. Czuję, że to jest miasto. W Forzie Horizon 5 nie czułem, że to jest miasto, tylko jakaś wieś. O, tu jest, ja pamiętam to miejsce, jadę tam zobaczyć. Tu jest taki skok, dzięki któremu jedyne miejsce w grze, gdzie gra potrafiła przyciąć. Aktualnie mam około 100 klatek. No, cały czas mniej więcej te 100 klatek się utrzymuje, więcej mniej. I teraz chwila prawdy, czy gra przytnie, czy nie. Patrzę bardziej. A, bo tu jest slow motion teraz. O, 90. 84. 84, tam jeszcze te klatki, bym musiał zobaczyć na nagranie, jak to wyszło. Ale na pewno było zdecydowanie mniej klatek niż jest średnio. Jak ja miałem słabszy komputer, to tutaj naprawdę jak były jakieś forzatony, no to tutaj nie było kolorowo przy tym skoku. To jest najbardziej wymagające miejsce w całej Forzie. Po prostu tutaj spędziłem masę godzin. Wbiłem, no mogę powiedzieć, że wszystkie osiągnięcia, oprócz tych, gdzie dostałem bana i potem Horizon Super 7, nie dokończyłem, bo to trzeba online robić, a ja mam aktualnie Horizon Super 7, całą zakładkę zablokowaną i tych osiągnięć zrobić już nie mogę. Dobra, biorę Ferrari. Pamiętam, że na początku chyba był Motus, coś takiego jak Motus. Dobrze mówię? Motus? Chyba Motus albo Holden? Nie, Motus, nie pamiętam. Mosler, albo może Mosler? Jezus, nie pamiętam totalnie, nie? Ale tutaj było po prostu miejsce spotkań, czyli autostrada. Zazwyczaj się spotykało przed tunelem. Tu chyba był tunel, nie? Tutaj takie było najczęstsze miejsce spotkań. Brało się najszybsze auto, jakie się miało, albo jakiekolwiek auto. O, nawet boty są, nawet to boty, to w tym są one wszędzie. Mam wrażenie, że ten model jazdy jest inny niż w piątce. Tutaj się spotykało. Stało. Ludzie odliczali, na przykład było na trzeci klakson był start i się śmigało, kurde. To były czasy. Testowanie najszybszych samochodów. O kurde. Po tych trafików tu tak dużo się nagle zrobiło. Mam wrażenie, że jak gram offline, to jest zdecydowanie więcej tych samochodzików. Odciśnijmy. O kurde, jak chciałem zobaczyć na licznik, to zaraz mnie tam gdzieś walnęło. 400 już jest. 450, moi drodzy, na godzinę. To jest prędkość, to jest ta moc. Dobra, już trochę lipa, bo się porozbijałem. I teraz... A nie, to jeszcze za chwilkę. A, bo nie dotyczy są trafiki, to jeszcze tutaj są te pojazdy botów, kurde. No online nie było tych botów. Byli tylko gracze. 406. Ło, cię panie! I oczywiście najbardziej kultowy moment, czyli ronda. Których nie objeżdżasz dookoła. Tylko śmigasz przez środek. O, to mnie obróciło. O, tu było rondo. Się je objeżdżało i się śmigało z powrotem. I to było świetne. W nowej Fordzie... Po pierwsze, ciężko mi spotkać jakichkolwiek graczy. A tym bardziej autostrada jest według mnie martwa. Koenigsegg jest tam chyba najszybszy od premiery i nic się chyba nie zmieniło w tej kwestii. Jeżeli się nie mylę, może się mylę. Aż tak bardzo w Fordzie 5 nie siedzę. A tutaj to było najczęstsze miejsce spotkań. No i oczywiście, o, chociażby te forzatony. Tutaj były co godzinę. I tutaj na tych forzatonach faktycznie mogłeś spotkać dużo ludzi. W sumie zazwyczaj kogoś spotykałeś, a w piątce? Jak kogoś spotkasz, to normalnie możesz to zapisać w kalendarzyku, bo przez następne pół roku już nikogo nie spotkasz. Dobra.
O, widzicie? Mam, kurde, mam teraz tak szybki dysk, że nie było widać. Ale widać, mam miksera, koszulkę i czapkę arcymistrza. To są dwie najrzadsze rzeczy. Pamiętam, jak to mega mocno wbijałem, żeby wszystko mieć. Ja naprawdę na tej Forzie poświęciłem masę, ale to masę czasu, żeby mieć wszystko. Totalnie, jeżeli jest coś w tej Forzie... Sorry, mi się kamerek zaplątał. Jeżeli jest coś w tej Forzie do zdobycia, ja to po prostu miałem. Nawet pamiętam, jak siedziałem godzinami, żeby nabić taką plakietkę, jak widzicie koło mojego niku. Jest Horizon Superstar. Naprawdę ja na to poświęciłem masę, ale to masę czasu, żeby robić szczególnie te kreatywne aspekty tego challenge'u. Dobra, ostatni wyścig prawdopodobnie, żeby nie przedłużać, bo ostatnie wideo wyszło za długie. S1, Ford GT, wyścig dzienny, normalny, żeby było widać, jak to mniej więcej wygląda. No come on, według mnie ta gra wygląda nadal pięknie. A co ważniejsze, działa bardzo płynnie, 100 klatek jest bardzo, bardzo płynne względem ledwo 60 w piątce. Nie wiem, co oni zrobili optymalizacyjnie w piątce, ale no nie działa to tak płynnie jak tutaj. Trochę bym powiedział, że dźwięk jest tutaj skopany, ale no już pomijmy ten fakt. Pamiętam, gdzieś byłem właśnie przy jednej z takich kamienic, schody pancerne, które wiele razy powodowały wielkie zdenerwowanie. Ale nauczyłem się ich omijać po jakimś czasie. Przyszło mi do głowy to, że również downgrade taki potężny to jest, są pory roku. One niby są w piątce, ale czy widać jakieś różnice? No, może taka jest różnica, że częściej pada deszcz, a raz jest na przykład burza piaskowa latem i tyle. A tutaj naprawdę pory roku znacząco zmieniają rozgrywkę. Nie tylko względem takich właśnie pogód, jakby to powiedzieć, zmiennych pogód, że deszcz pada, czy na przykład śnieg, ale również graficznie, bo jak jest jesień, to jest naprawdę... No teraz wydaje mi się, że jest lato, wiosna, nie? Tak to wygląda. Co jest teraz? Lato. Na jesień będzie bardzo pomarańczowo, a w zimę będzie wszędzie śnieg. To naprawdę masakrycznie zmienia gameplay. Tego w piątce nie ma i jest bardzo, ale to bardzo nudno dzięki temu, bo... No wydaje ci się, jakbyś grał cały czas to samo. Może tam jak jest zima, to trochę więcej śniegu jest na górze w piątce, a tutaj jest wszędzie ten śnieg i zarąbiście to wygląda. Jest Dodge Viper w malowaniu z Need for Speeda Most Wanted'a. 90 tysięcy punktów driftu trzeba wbić. Więc moi drodzy... Oj. No mam 80, ale to chyba z manualną skrzynią biegu bym musiał. Przypominam, że gram na klawiaturze, dobra. Trójeczka na manualu. Od góry też powinienem jechać. A tutaj mi teraz trudniej pod górkę się wjeżdża. Dobra, wbiłem 90. Aczkolwiek ledwo co. Mój rekord życiowy to było tylko tyle, a jeździłem to masę, ale to masę razy. Więc to naprawdę nie było wcale łatwe. Dobra, moi drodzy. To było na tyle. Chciałem wam po prostu... Szczerze to chyba sam chciałem powrócić do tej gry i sobie przypomnieć ją. Z racji, że się zwolniło miejsce. Ale dzięki temu też wam przypomnieć, jaka ta gra jest fajna, że można sobie nią jak najbardziej zagrać, można ją sobie kupić jeszcze, bo starsze części już zostały wycofane ze sprzedaży i ceny są absurdalne, naprawdę absurdalne. Zobaczcie sobie, ile trójka chodzi, jakieś 300 chyba, a czwórkę sobie kupicie na spokojnie na promocji za jakieś, nie wiem, 6 dyszek. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, ja się z wami żegnam. Czekajcie na następny odcinek o banie, bo wiem, że dużo osób o to mnie pytało już nieraz. Więc sam postaram się wszystko ładnie wam udokumentować, jak to wyglądało. Do następnego odcinka, pa.